Dziś postanowiłem nagrać dla Was to krótkie wideo, abyście wiedzieli, jak możecie wspierać psychicznie osoby Wam bliskie w tych trudnych czasach. Bo nie możemy zapominać o osobach, które są wokół nas. Oczywiście każdy z nas się boi, każdy z nas po ludzku się boi. Natomiast są w Twoim otoczeniu osoby, które mogą bać się dużo bardziej od Ciebie. Rozejrzyj się po swoim otoczeniu, zastanów się, przypatrz się, które osoby utknęły teraz w takim martwym punkcie, które osoby nałogowo oglądają informacje, przeglądają zdjęcia, filmy, cały czas się nakręcają i coraz bardziej żyją w takim ogromnym stresie, w ogromnym napięciu, pojawia się wręcz u nich panika. I takie osoby nawet nie zdają sobie sprawy z tego, w jaki negatywny sposób wpływają na swoją psychikę. Takim osobom naprawdę trzeba pomóc. Trzeba wyciągnąć do tych osób pomocną dłoń, żeby zatroszczyć się o ich zdrowie psychiczne, ponieważ ta sytuacja, która jest obecnie, nie rozwiąże się w 1-2 dni. Każdy z nas ma pewną ograniczoną pulę tej energii mentalnej, tej siły psychiki, tego, że po prostu radzimy sobie z daną sytuacją. Natomiast w momencie, kiedy ty stale nam przeglądasz informacje, wiadomości, ciągle napływa do Ciebie kolejny negatywny komunikat, to Ty się coraz bardziej nakręcasz i coraz trudniej Ci jest to wszystko udźwignąć. Dlatego mówię o tym, żeby nie odwracać się osób, które są w Waszym najbliższym otoczeniu, tylko zadbać o to, żeby te osoby również miały świadomość, w jak negatywny sposób wpływają na swoją psychikę, kiedy wręcz nałogowo przeglądają te wszystkie informacje, kiedy karmią się tymi wszystkimi informacjami, a później w swojej głowie przeżuwają coraz bardziej czarne scenariusze, coraz bardziej się boją i nie mają świadomości, że tak mocno wpływa to na ich psychikę. Bo oczywiście te osoby nie mają wpływu na realną sytuację, natomiast mają wpływ na to, jak same będą się czuły, jak będą martwiły się i troszczyły się o swoje zdrowie psychiczne, o zdrowie fizyczne i dlatego warto im pokazać, że to, co obecnie robią, to, jakimi informacjami się karmią, bardzo destrukcyjnie może wpływać na ich psychikę. Bo naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak życie w takim przewlekłym stresie, jak ciągłe rozpamiętywanie coraz gorszych czarnych scenariuszów mocno w destrukcyjny sposób odbija się na naszej psychice. Stąd właśnie ten mój dzisiejszy film, mój dzisiejszy apel. Wyciągnijcie pomocną dłoń do tej bliskiej Wam osoby, która widać wyraźnie, że coraz bardziej upada na duchu, jej energia psychiczna się kończy i coraz trudniej to wszystko tej osobie udźwignąć. Zadbajcie o to, aby taka osoba nie przeżywała tego swojego strachu w samotności. Pomóżcie tej osobie choć na chwilę oderwać się od tych czarnych myśli, od tego stresu. Ja wiem, że to jest trudne, bo Wy również się na tym skupiacie. Natomiast pomyślcie o tej osobie, że dla niej ta chwila wytchnienia może być czymś, co trochę doładuje tą jej energię psychiczną, doładuje te jej baterie i dzięki temu będzie sobie lepiej radziła. Natomiast jeżeli ona wpada w ten dołek emocjonalny coraz mocniej, to coraz trudniej taką osobę będzie wyrwać z tego właśnie myślenia tylko o tych złych rzeczach i coraz trudniej będzie z tą osobą tak normalnie po ludzku porozmawiać. Bo bardzo ważne jest tutaj to, żeby zachować spokój. Ta sytuacja potrwa, musimy się przygotować na to, że trochę tą swoją psychikę musimy wzmocnić w takim dłuższym horyzoncie czasowym i trochę tej energii psychicznej musi nam wystarczyć na to, żebyśmy jakoś tą sytuację opanowali. Tak wewnętrznie, chodzi mi o opanowanie swoich emocji, swojego strachu, paniki, która może zostać wywołana tutaj w naszym otoczeniu. I bardzo ważne jest to, żeby nie nakręcać się ciągle, nie nakręcać się, chociaż na chwilę się oderwać. Bardzo ważne jest to, żeby ciągle o tym nie rozmawiać, bo ja już widzę w tym momencie w wielu rodzinach, że pojawił się tylko jeden temat. I ja wiem, że to jest temat ważny, gorący, natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, jak destrukcyjnie wpływamy na swoją psychikę. Musimy się chociaż na chwilę oderwać, musimy mieć jakąś przestrzeń, gdzie po prostu będziemy mogli porozmawiać o czymś zupełnie innym. Zobaczcie, że już zalała nas fala różnych negatywnych, ale też fałszywych informacji, która wywołała panikę. Musimy się na takie akcje przygotować i przygotujemy się na nie tylko wtedy, kiedy będziemy mieli wystarczająco dużo tej psychicznej siły, żeby to po prostu udźwignąć. Bo w momencie, kiedy jesteśmy wymęczeni,
każda, nawet taka najdrobniejsza informacja, która jest fałszywa, którą moglibyśmy odsiać i stwierdzić, że ona jest fałszywa, kiedy nie mamy już tej siły, no to po prostu zaczynamy to w to bardzo łatwo wierzyć. I dlatego trzeba znaleźć jakąś przestrzeń, w której możemy naładować te psychiczne baterie, w której możemy chociaż na chwilę się oderwać od tej negatywnej sytuacji, żeby się nie nakręcać nawzajem. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy w rodzinach skupiali się też na swoim codziennym życiu, na tym, żebyśmy normalnie ze sobą rozmawiali, a nawet jak nie możemy oderwać się w rozmowach od tej obecnej sytuacji, to żebyśmy coś porobili razem, co sprawi, że chociaż na chwilę gdzieś te myśli powędrują w inną stronę. I chciałbym Was naprawdę prosić o to, żebyście nie pozwolili, aby ten paraliżujący strach wpływał na zdrowie Waszych bliskich i na Wasze zdrowie. I chodzi mi tutaj o zdrowiu psychicznym i fizycznym, bo pamiętajcie, zdrowie fizyczne i psychiczne jest mocno ze sobą powiązane i to nie jest przypadek, że pojawia się wiele takich sprzecznych, negatywnych informacji, często fałszywych informacji, ponieważ wielu z nas w tym momencie śledzi te wszystkie newsy i reagujemy na coraz bardziej takie negatywne nagłówki, coraz więcej potrzebujemy tej stymulacji właśnie przez to, że no, tkwimy w tym, co praktycznie nie zmienia się z minuty na minutę. To nie jest tak, że jak będziemy śledzić coś na żywo, to my czegoś więcej się dowiemy, albo z drugiej strony, że jakkolwiek na to wpłyniemy. Tak nie jest. Natomiast tutaj coraz szerzej są te doniesienia medialne, coraz w mocniejszy sposób podawane i my mamy taką psychiczną świadomość, mentalną świadomość, że sytuacja jest coraz gorsza, że coraz gorzej się dzieje. Natomiast w dużej mierze zależy to od tego, że media tak po prostu działają, że muszą trochę podkręcać atmosferę, żeby kolejne rzeczy do nas docierały. Bo jeżeli utrzymałyby się na tym samym poziomie, moglibyśmy na to nie reagować. Dlatego proszę Was bardzo o to, żebyście wspierali właśnie w dbaniu o to zdrowie psychiczne swoich najbliższych, żebyście wyciągnęli dłoń do tej osoby, która widzicie, że ewidentnie utknęła właśnie na tym etapie, że no nałogowo szuka tych różnych informacji, karmi się tymi informacjami i widzimy wyraźnie, jak jej nastrój spada, jak jej, no, ma takie poczucie bezradności. Żeby ta osoba nie popadła aż właśnie w tą wyuczoną bezradność, która sprawia, że nawet pomimo tego, że później będzie mogła coś zrobić, że będzie mogła czymś konkretnym się zająć, to ta osoba nie będzie już wierzyła, że ma jakikolwiek wpływ na coś. Nie pozwólmy na to, żebyśmy do tej wyuczonej bezradności doszli, ponieważ musimy tutaj dbać o to, na co my mamy wpływ, a mamy wpływ na to, o czym myślimy, o czym rozmawiamy i jakimi informacjami się karmimy. I ja wiem, że odcięcie się od tych wszystkich informacji jest dla wielu osób niemożliwe. Znam osoby, które już w tym momencie odcięły się od tych informacji, nie chcą słuchać tych doniesień, ponieważ wiedzą, że jeżeli coś naprawdę ważnego się wydarzy, to na pewno się o tym dowiedzą. Natomiast odcinają się od takiego śledzenia tego wszystkiego minuta po minucie, bo wiedzą, że to absolutnie nie wpłynie dobrze na ich psychikę. I tu chciałbym na koniec Ci podać kilka takich punktów, jak pomóc w dbaniu o psychikę dla tych osób Ci bliskich. Pierwsza wskazówka to dieta informacyjna, czyli zastanówcie się, czy naprawdę musicie te wydarzenia śledzić minuta po minucie i czy musicie się na to wszystko nakręcać, czy może wybierzecie sobie jakiś czas w ciągu dnia, gdzie będziecie śledzić te informacje, żeby to nie było nałogowo, że kiedykolwiek siadacie do komputera czy bierzecie smartfon w rękę, żeby to nie było tak, że od razu już przeglądacie te newsy, już się tym karmicie. Dieta informacyjna będzie tutaj bardzo ważna. Jeżeli uważacie, że w Waszej rodzinie jest ktoś, kto ma trochę słabsze nerwy, po prostu dla tej osoby nie jest dobrze, że ona śledzi te informacje na bieżąco, to możecie z taką osobą ustalić, że to wy będziecie przeglądali te newsy co jakiś czas, a potem tej osobie na spokojnie wszystko opowiecie. Bo chodzi o to, żeby ta osoba sama nie brnęła w te informacje, które bardzo często mogą być trochę podkoloryzowane, mogą być przedstawione w różnym świetle, jeżeli chodzi o na przykład o same nagłówki. Natomiast wy, kiedy się zagłębicie w to, na spokojnie wytłumaczycie tej osobie daną sytuację, no to wtedy ta osoba może to przyjąć trochę z większym spokojem. Wiem, że w wielu rodzinach właśnie taka rola takiego kuratora treści wchodziła w momencie, kiedy zaczęła się sytuacja z wirusem. Teraz w tej obecnej sytuacji też tak może być,
że to ktoś z naszej rodziny będzie nam dawał te informacje, ale dzięki temu oszczędzi nam tego dużego stresu, który mógłby być wywołany takimi doniesieniami medialnymi. Kolejna rzecz, kolejny apel z mojej strony, to jest to, żebyście zastanowili się dobrze, co udostępniacie na swoim Facebooku, Instagramie i tak dalej. Zastanówcie się, czy to są naprawdę jakieś informacje, którymi chcecie się dzielić, czy to nie są kolejne informacje, które są trochę fałszywe albo są bardzo fałszywe i mają tylko jeden cel, czyli wywołać panikę. Mocno zastanawiajcie się nad tym, co wy udostępniacie, ponieważ wy poświadczacie trochę za te informacje. Każda osoba z waszych bliskich, która zobaczy na waszym Facebooku coś, może z dużym większym prawdopodobieństwem uwierzyć, że to jest prawdziwe, jeżeli to ktoś bliski im to udostępnił. A jeżeli kilka bliskich osób takie rzeczy udostępnia, no to mamy obraz właśnie takiego świata gotowy. Świata, który bardzo często składa się z fałszywych informacji. Dlatego mocny apel, dwa razy lub trzy razy zastanówcie się, co wy udostępniacie dalej i czy to nie wywoła paniki, bo taka panika naprawdę nam nie jest potrzebna. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem ważna, zadbajcie o to, żeby wasi bliscy choć na chwilę się oderwali od tych negatywnych myśli. Porozmawiajcie z nimi o czymś, poróbcie z nimi coś, znajdźcie jakąś przestrzeń, w której będzie absolutny zakaz rozmowy na obecne tematy, żeby to była przestrzeń, do której każdy z was może iść w momencie, kiedy już jest przemęczony mentalnie i psychicznie tym wszystkim, co się dzieje i że wie, że w tej przestrzeni będzie mógł się odpocząć, wyciszyć, że będzie mógł chociaż na chwilę oderwać te myśli. To jest bardzo ważne właśnie w momencie, kiedy takie sytuacje kryzysowe, stresujące są przewlekłe i będą trwały w czasie, żebyśmy od razu tych wszystkich swoich zasobów psychicznych nie przepalili, żebyśmy mieli po prostu siłę w kolejnych dniach to wszystko udźwignąć. I ostatnia rzecz, pamiętajcie, że to nasze zdrowie mentalne i nasze zdrowie psychiczne nie jest z gumy. To nie jest tak, że jeżeli my ciągle będziemy żyli w takim stresie, napięciu, ciągle będziemy się na to wszystko nakręcać, to to zostanie tak absolutnie bez żadnych konsekwencji. Nasze zdrowie psychiczne zależy bardzo mocno od tego, co myślimy, jakie mamy scenariusze w głowie, jeżeli chodzi o naszą przyszłość i w jakich emocjach cały czas żyjemy. Jeżeli teraz przez kolejne dni będziemy się karmić tylko i wyłącznie negatywnymi informacjami i będziemy odczuwać negatywne emocje, to możecie być pewni, że odbije się to na waszym zdrowiu, na zdrowiu waszych bliskich i do tego nie chciałbym, żebyście dopuszczali. Wyciągnijcie więc pomocną dłoń do osoby, która tej dłoni w tym momencie potrzebuje. Oderwijcie ją choć na chwilę od tych negatywnych myśli. Pomóżcie tej osobie, bo ja wiem, że w wielu sytuacjach i w wielu domach będą osoby, które nie będą mogły spać, które nie będą mogły skupić się na swojej pracy. I oczywiście, że tak będzie. Ta sytuacja jest na tyle trudna i poważna, że powinniśmy to zrozumieć. I to właśnie o zdrowie psychiczne tych osób powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności. Jeżeli widzimy, że komuś absolutnie spada nastrój, że jest właśnie w takim poczuciu absolutnej bezradności, jeżeli widzimy, że ta osoba nie może spać lub nie będzie przez kolejne dni mogła spać, pomóżmy takiej osobie chociaż na chwilę od tego wszystkiego się oderwać, a na pewno w dłuższym horyzoncie czasowym ta osoba wyjdzie na tym bardziej w pozytywny sposób, niż byśmy ją zostawili samej sobie. Bo nie ma nic gorszego niż przeżywać swoje negatywne emocje właśnie w samotności. Nie dość, że czujemy te negatywne emocje, czujemy bezradność, to jeszcze czujemy całkowite osamotnienie. I tego wam życzę, żebyście o to zadbali, żeby tego osamotnienia osoby, które potrzebują was w tym momencie, nie odczuwały, żebyście byli blisko tych osób, bo to jest bardzo ważne.